Witamy. Dzisiejszy mecz grupowy komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Liczymy na ciekawe widowisko. Mówimy o współczesnym Bayernie, jego ostatnim sukcesie, ale jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to mnie najbardziej w pamięci utkwiło spotkanie z Manchesterem United. Wygrywali doliczony czas gry i przegrali 1-2. Lennart Johansson, ówczesny prezes UEFA, wszedł na stadion, ale nie widział końcówki i powiedział wtedy tak: pierwszy raz widziałem, żeby zespół, który wygrał, płakał. Bo nie widział szef UEFA 91 minuty strzału Sheringama, 93 Solskiera i zrobiło się nagle 2-1 dla Manchester United. To rzeczywiście było niesamowite. Rok. Pierwsze kopnięcie, piłkarze Bayernu rozpoczynają pierwszą połowę. Gwizdek, akcja przerwana i teraz... Pierwsze minuty meczu i mamy pierwszą żółtą kartkę. Szkoda, że bardziej koncentrują się na kopaniu wzajemnym po kościach, aniżeli na graniu w piłkę. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Tak, nic dziwnego, że sędzia przerwał grę. No i Lam. Batent. Dobra akcja, skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Ramsey. Bayern Monachium przez lata dominował w niemieckiej piłce, no ale ta hegemonia została złamana ostatnio przez Borussię Dortmund, z tym, że wrócił na tron nie tylko w Niemczech. Tak, 23 tytuły mistrza Niemiec. Ten ostatni z 2013 roku i wielki rewanż na Borussii Dortmund w finale Champions League. Piąty tytuł najlepszej drużyny w Europie. Myślę, że to zwycięstwo w Lidze Mistrzów było dla nich wyjątkowo słodkie. No i Lam. Robert Lewandowski. Bayern Monachium od linii bocznej. Rafinha. Będziemy mieli rzut z ałku. Kościelny. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z ałku. No i Lam. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Później.
Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. A teraz Robben. Oliveri. Alaba. Lewandowski. Doskonale zagrał. Czy to wykorzysta? Szansa! Uderzenie w stronę bramki. Pudło! Jak to się stało? To niemożliwe. On przecież zawsze trafia. Mario Götze. Götze. A teraz Schweinsteiger. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Walcott. Robben. No i piłka wyszła poza pole gry. Rafinha. Mario Götze. Robi się niebezpiecznie. Offside. Lewandowski. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Podniesiona chorągiewka, spalony. Mario Götze. Dobre podanie. Oliveri i Schweinsteiger. Ramsey. Robert Lewandowski. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Robert Lewandowski. Brawo! Zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Mario Götze. No i Lam. Götze. Schweinsteiger. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Pierwsza połowa nie przynosi rozstrzygnięcia, ale kogo to satysfakcjonuje? Przecież to jest mecz w turnieju. Jeżeli nie będą starali się strzelić bramki, właściwie sami się eliminują. Przed nami kolejne 45 minut. Przypomnę, że wciąż bez bramek. Bez bramek, bez wrażeń i właściwie bez jakiegokolwiek uczucia, że jesteśmy na piłkarskim meczu. Robben. Puzin. Z
Wspaniały odbiór, mają szansę zaskoczyć rywali. Lewandowski, czy to wykorzysta? Mogli prowadzić, ale spudłował. Lewandowski. Schweinsteiger. Bayern Monachium od linii bocznej. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo, poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. Ach, doskonale to przeczytał, piłka zmienia właściciela. Uzi. Dobra decyzja arbitra, drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Uderzenie? A szkoda, że piłka nie znalazła drogi do bramki. Trener rywali na chwilę zamarł. Alaba. Schweinsteiger. Ribery. A teraz Schweinsteiger. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Mamy nadal wynik remisowy, ale tylko wspaniała interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Czy to wykorzysta? I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Ribery. Mario Götze, Lam, czy to wykorzysta? Strzela! Obronił, ale piłka na boisku. Wilshere. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. No i Lam. Lewandowski. Ramsey. Czy utrzyma się przy piłce? Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Uzin. Robin. Robert Lewandowski. A teraz Sanchez. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Götze. Ribery. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Uzin. No, ucieka obrońcy. No i Lam. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Nie dał się pokonać. Górą bramka znowu w tej sytuacji i wciąż mamy remis. Jeszcze tylko 5 minut, wciąż remis. Kto wie, czy nie jest to przełomowa chwila dla Arsenalu. Będą teraz dośrodkowywać rzut rożnego. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę.
wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Pięknie uderza. Fantastycznie zablokował to. Arsenal, kanonierzy będą za chwilę wykonywać rzut rożny. To ostatnia szansa na to, by coś zmienili w tym spotkaniu. Mocne uderzenie głową, ależ znakomicie obronił. I będziemy mieli kolejny rzut rożny. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. To troszkę tak jak przesyłka bez adresata, to jego zagranie. Niepotrzebna strata. No i lap. Robben. Ładne wejście, przejęcie piłki. Wilshere. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Wilshere. Po raz kolejny zwycięstwo. Mamy koniec spotkania, koniec emocji, mamy remis. Tak, to był wyrównany mecz. Prawda, żadna ze stron nie miała zdecydowanej przewagi. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję tobie Włodku. Oddaję głos do studia w Warszawie.